nadeszła jesień, a z jesienią inflacja i reparacja albo reperacja. Proszę Państwa, brak skuteczności działań dyplomatycznych, bezczelność Niemiec sprawiły, że powołano wreszcie narodową pielgrzymkę i narodową drogę krzyżową na Górze Bugaj pod Warszawą w celu wymodlenia reparacji. Wystrugano olbrzymie na 30 metrów długie i 15 metrów rozpięte drzewo męki. Krzyż ten miała nieść grupa pielgrzymów z całej Rzeczypospolitej. I tu zdarzyła się tragedia, jak wspaniale przewidziana przez mistrza naszego pana, naszego Stefana Grabińskiego. Dochodzili już do szczytu Bugaju, śpiewając, modląc się, kiedy nagle ksiądz prałat Dezydery Prawiński, opiekun narodowej drogi krzyżowej, której celem było wymodlenie reparacji, podniósł dłoń, aby błogosławić pielgrzymów. I co się stało, proszę Państwa? Słońce padło tak, że dłoń rzuciła cień. Nagle zdumionym pielgrzymom tragającym krzyż ukazała się sardonicznie poruszająca się broda kozła. Pielgrzymi zamarli jak rażeni gromem. Rozległ się płacz jęki. Wypuszczony przez Pawełka Kuternuszkę i siostrę Weronikę krzyż z ciężkim stęknięciem opadł na ziemię. Jednocześnie błyskawica rozdarła niebo i uderzyła w świątynię na Bugaju. Pielgrzymi rozpierzchli się jak wylęknione owce. Długo jeszcze całe tygodnie szukano ich po szuwarach, oczeretach i na skarpach Bugaju. Stało się oczywiste, że reparacji nie otrzymamy.